Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibidi Toilet Tower Defense i słuchajcie, dzisiaj przejdziemy sobie ostatnią mapkę na trybie Nightmare. Słuchajcie, mam w końcu sposób idealny, żeby to przejść. Nie wiem, czy to powtórzę, ale mam nadzieję, bo może komuś pomogę. Słuchajcie, tutaj naprawdę trzeba mieć potężne postacie. Nie sprawdzałem innych, ale ja mam taki zestaw. Słuchajcie, to co musicie mieć na pewno, żeby przejść Toilet Hacku, w ogóle dostałem Krayta za to, więc poza nagraniem udało mi się zdobyć. Co prawda jeszcze nie mam upgrade'y Tytana Speakermana, ale chcę wam zrobić taki poradniczek przy okazji do Toilet Hacku i jeżeli macie te postacie, to na pewno dacie radę. Ogólnie kamera Reaper Drone jest całkiem spoko za Robuxy, ale moim zdaniem Medic Cameraman jest lepszy, bo ich można postawić dwóch, mają bardzo duży zasięg i co sekundę naprawiają, wiecie, ze stuna po prostu odstunowują nasze postacie i to jest naprawdę potężne, bo takiego Tytana Cinemamana, którego mamy, bardzo trzeba jakby, wiecie, pilnować. No i po prostu tych dwóch go ciągle ogarnia i w sumie nigdy nie jesteście w stunie. Ja już sobie wejdę na mapkę i powiem wam po kolei, jak to robiłem. Nie jest to trudna taktyka, ale trzeba mieć te wszystkie postacie, które ja mam, czyli trzeba mieć Laser Cameraman Car, go zdobywacie oczywiście z Summon Unit, 1% na niego macie, Ninja Cameramana trzeba mieć, też jest na niego chyba 1%, jeżeli dobrze pamiętam, i słuchajcie, musicie mieć Scientistów z Krayta i Medyka koniecznie, dwóch medyków tutaj stawiamy, zaraz wam powiem co, jak i Tytana Cinemamana albo Tytana TVmana, to nie musi być Cinemaman, to może być widzowie właśnie TVman po prostu i możecie ich postawić więcej i tak samo mocno będą bili, jak nasz Cinemaman, no bo wiadomo, Cinemaman jako mityk jest lepszy od takiego Tytana TVmana. Ale tak jak mówię, jeżeli postawicie sobie więcej Tytanów, TVmanów na koniec, bo to właśnie się tego używa w takim mid-game'ie i do late'a, co nie? Później one rozwalają, po prostu ten Tytan rozwala wszystko, więc albo będziecie to mieli, albo sobie ogarniecie, słuchajcie, albo sobie ogarniecie Tytana TVmana. Musicie mieć na pewno jakiegoś telewizorka, tyle wam powiem, jakiegoś Tytana. I teraz tak, ja stawiam tutaj Scientista jednego, żeby przyjmował na początku stuny. Tutaj tych trzech też będzie przyjmowało stuny i teraz czekamy po prostu na to, stawiamy na początku Scientistów po to, żeby teraz móc postawić Ninja Cameramana. Mniej więcej taka mała odległość od tego. Stawiacie, on sobie bije i nie przejmujecie się tym, że te small toilet tutaj wam przelatują. To Toilet City macie mieć troszkę zepsute, bo po prostu no najlepiej zrobić tak, żeby tych Scientistów tutaj ogarnąć. I teraz kolejnym krokiem, uwaga, jest to, żeby tego Ninja Cameramana, no mam nadzieję, że to powtórzymy tą wygraną, nie? Bo może być tak, że mi nie wyjdzie. Ale to na pewno jest dobre, bo działa. Więc tak, ulepszamy go, słuchajcie, na ile wlezie, czyli na fulla. Dajemy ile się tylko da. I uwaga, taka porada, no może nie tyle porada, bo to jest raczej oczywiste, no ale dobra, może ktoś nie wiedzieć. Słuchajcie, nie używajcie autoskipa zbyt często, ale to dlatego, że tutaj nie nadążymy zbijać tych mobków, chciałem powiedzieć, Skibidi Toilet, no wiecie, po prostu potworków to tu nie pasuje. Do Skibidi Toaleciarzy, chociaż w sumie oni są potworami, więc może i nawet pasuje. W każdym razie, słuchajcie, dajemy wave 5 i uwaga, na wave 5 jest pierwszy boss toilet. I żeby go rozwalić, wystarczy nam Ninja Cameraman na levelu 4, więc to nie jest w ogóle trudne. Po prostu dajecie mu tutaj szybciutko farmę, on sobie podfarmi, cyk, no i mamy to. I on na 4 poziomie na spokojnie rozwali tego boss toaleciarza, ale uwaga, nie raszujcie autoskipa. W tym momencie autoskipa nie dotykacie, no i po prostu sobie czekacie, aż on tutaj porozwala te toalety, żeby, no po co, wiecie, po co jakoś tutaj dziwnie przegrywać. Leci jedna toaleta, która nam zada jeszcze obrażenia i już żadnych obrażeń nie dostaniemy. Możecie mi tutaj wierzyć, nic już żadnych obrażeń nam nie zada żadna, że tak powiem, jednostka. I teraz tak, ja czekam sobie ile wlezie, bo być może uda mi się ulepszyć Scientist Cameramana, bo jak teraz robimy, słuchajcie, teraz Scientistów ulepszamy na 3 poziom i później już w ogóle nic z nimi nie robimy. W sensie, jak ulepszymy je na 3 poziom, to już będzie wszystko. Nie trzeba będzie dosłownie nic innego robić. Mamy 140 na 400 HP w bazie. Jeżeli coś mi nie wyjdzie, bo sam to zepsuję, bo z autoskipuję za szybko, to oczywiście wiecie, moja wina, ja wtedy się poprawię i zrobimy kolejne podejście. Ale w tym momencie to co robimy, to dajemy, w sumie na razie możemy dać sobie autoskipa na luzie i Ninja Cameramana gdzieś tam pomiędzy ulepszamy na ten 5 poziom, ale później go w ogóle też będziemy usuwali. Ale zanim to może nie będę wam mieszał. Level 2, słuchajcie, Scientistów, później na 3 i jak mamy 3 poziom Scientistów, to wleci Laser Cameraman Car w tym miejscu tutaj. Później kolejny i kolejny Z4, no i później medycy będą ich bronić i zacznie się tak naprawdę prawdziwa zabawa, bo słuchajcie tutaj, dobra, dajmy sobie może tak, autoskipa nie będę dawał z jednego powodu, bo mogę spróbować ulepszyć Scientist Cameramana przed tym, jak będzie autoskip, w sensie, jak jest nowa runda, to oni wam płacą, co nie, dają wam dodatkową kasę, więc lepiej teraz poczekać, aż nasz Ninja Cameraman zarobi na to, żebym ulepszył jeszcze raz i wtedy dopiero dać skipa, chyba że skip da się wcześniej. No nie, niestety nie udało się, ale dobra, możecie tak wyczekiwać, żeby mieć po prostu więcej, no szybciej mieć ten extra income,
większy po prostu. Więc teraz tak, mamy do wave'a 10 czas, żeby zrobić sobie właśnie, słuchajcie, tą farmę. I żeby tą farmę ogarnąć, no to trudno nie będzie. Słuchajcie, tutaj sobie robimy, myślę, że na drugie poziomy, nawet już możemy powoli tutaj wstawiać takiego laser cameraman car pierwszego, żeby on sobie siedział, bo za niedługo będzie ta piła latająca, więc widzowie, koniecznie musimy to zrobić. Przerywamy nasze wbijanie trzecich poziomów, bo tutaj wbiłem tylko na jednym na razie. Tak, mniej więcej tak robicie. No i teraz słuchajcie, dajemy sobie skipa i musimy poczekać na tego latającego gnojka, który naprawdę, no, jest męczący. I teraz na trzeci level laser cameraman car. Jednego scientista na trzeci ulepszyłem i teraz dopiero kolejnych będę ulepszał i na tym trzecim poziomie już ich zostawiacie. Macie to gdzieś, nie musicie ich ulepszać na czwarty i na piąty i wydawać dużej kasy, bo wam wystarczy pieniędzy na pewno na wszystkie rundy. Możecie mi wierzyć, na pewno wam wystarczy tej całej kaski, więc teraz dajemy tak i lecimy z pierwszym poważniejszym przeciwnikiem. I teraz tak, możemy sobie ulepszyć tego ninja cameramana, ale raczej bym nie polecał. Teraz na maksa ulepszamy laser cameraman car, żeby on po prostu tutaj ogarniał te boss toalety. Nie wiem, czy ten jest ten latający, dobra, już myślałem, że go nie będzie, a jednak leci tutaj wariacik i słuchajcie, no on jest właśnie o tyle chamskim, że naprawdę szybciutki jest i już jest na 10 wave'ie, to jest bardzo szybko. I teraz zobaczcie, scientiści sprawili, że on się zatrzymał, bo chciał ich uderzyć, nie? No i mamy spoko czas, żeby oberwał od nas. I teraz tak, nasz Flying Basso Toilet i tak nam nie ucieknie. Zobaczcie, on niby tam uciekł, ale my mamy tutaj jeszcze laser cameraman car. Zobaczcie, on tutaj już czeka, żeby po prostu mu na łeb przyfasolić elegancko. Cyk, i mamy go, dobra. No i teraz tak naprawdę możecie sobie tym autoskipem albo troszkę szybciej to dawać, albo tak wyczekiwać i wiecie, troszkę na spokojniej grać. Jak się boicie, że przegracie, to lepiej, tak wiecie, dłużej wyczekać. Ja mniej więcej grałem 23 minuty, 25 i wygrałem, więc całkiem spoko czas jak na wygranie tej mapki. No więc słuchajcie, tak to aktualnie wygląda. I teraz tak, mamy tych scientistów. Ja bym ich wbił na ten level, no, kolejny najlepiej, żeby dawali już po... żeby dawali tak jak trzeba, tak? Żeby ta kaska była już na full. Ale też trzeba tego laser cameraman car ulepszyć i za niedługo postawić pierwszego medyka i pokażę wam, jak dobry on jest, bo serio, medycy jest najbardziej OP jednostka na toilet hacku. No bez niej po prostu, moim zdaniem, to naprawdę się nie da grać. No nie da się. Nie da się grać, bo to jest tak chore, jak to dużo daje. I jak bardzo dużo tych stunów jest, co nie? Bo później tych stunów jest mnóstwo od tych Skibidi Toilet. Dobra, ulepszyłem wszystkich, mamy scientistów poulepszanych i teraz czekamy na laser cameraman car, zrobimy go na fulla, później kolejnego i kolejnego, kolejnego, tak do czterech myślę, jeżeli dobrze pamiętam, bo to wiecie, tak totalnie, no wiecie, na żywo wam tutaj mówię, bo wymyśliłem tą taktyczkę spoglądając też na innych, ale właśnie sam tak sobie sprawdzałem, co i jak działa, więc może być to troszkę chaotyczne, ale... myślę, że nie jeden skorzysta, widzowie. Nie jeden z was skorzysta, kto ma takie jednostki jak ja. Mówię, można Tytana Cinema Mena zamienić na Tytana TV Mena, moim zdaniem. I też spokojnie da sobie ten Tytan radę, tylko w większej ilości. Ja na przykład wygrałem trzema Tytanami Cinema Men. Tylko, że wiecie, go się więcej, za niego się więcej płaci, więc więcej będziecie mieli tych Tytanów TV Menów. No i tak samo będzie to naprawdę działało, bo tak samo będą dużo bili. Ja go nie mam, przyznaję się, to nie mam go. Ale słuchajcie, tak też uważam, że no, więcej Tytanów TV Menów i tyle. I laser cameraman car będziemy próbowali mieć tak 6. Wydaje mi się, że 6 to będzie, 6 będzie najlepszą ilością. I teraz tak, możemy troszkę autoskipa wlecieć. Mamy na fulla pierwszy laser cameraman car. I teraz możemy sobie odpalić pierwszego, słuchajcie, medyka, żeby on tu sobie już siedział, tylko trzeba dobrze go dać, bo jeszcze drugi tutaj będzie siedział. I tak, upgrade'ujemy go, bo słuchajcie, na czwartym poziomie on ma ogromny zasięg, no i ma co sekundę to naprawianie ze stuna, że tak powiem. Więc to naprawdę, naprawdę potężnie oddaje. I teraz tak, 15 wave to sobie na chwilkę się tutaj zatrzymam. Nie będę szalał. Scientistów nie ruszacie, oni są teraz jako taka tarcza, która ma was po prostu dodatkowo bronić przed Skibidi Toilet. No i teraz tak, tutaj kolejny, o nie, no nie mogę tutaj, właśnie, to jest to, że jak się obraca jednostka, no to ciężko jest inną wstawić, to jest takie bardzo męczące, serio, to bardzo, bardzo wkurza. Tym bardziej, że wtedy mamy troszkę gorzej ułożone. Znaczy też się da, ale ja wolę mieć tak ładnie ułożone, więc jeden koło drugiego, dobra? I teraz ulepszamy, ile wlezie tego. I słuchajcie, pierwszy Dual Blade Toilet i Vacuum Toilet, więc tutaj naprawdę dużo ich leci. Nie wiem, czy na pewno sobie poradzę, bo troszkę zautoskipowałem za szybko, moim zdaniem, ale dobra, próbujmy dalej. Nie mówię, że to jest przegrane, absolutnie. Tym bardziej, że zaraz wbijamy kolejny poziom na laser cameraman car. Dobra, dawaj, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Okej, okay, mamy to. No i w tym momencie
momencie, no niestety zostali wciągnięci, więc prawdopodobnie też tutaj błąd kolejny, że za blisko ich postawiłem. Powinniśmy chyba stawiać tutaj, wiecie, tak po środku. Mówię, jeżeli przegram, to i tak wam nagram zaraz kolejne podejście i wtedy sobie na luzie wygramy. Także spokojnie, będzie testowane, aż wygramy. Dual Blade Toilet rozwalony, tutaj też, zobaczcie, próbuję wyjść z tego wszystkiego, bo troszkę mi się noga powinęła, ale dobra, lecimy. Czwarty poziom i tutaj kolejnego zmiażdżą. Dobra, dawać. Nie wiem, czy go dosmażą. Dosmażą go, okej. Okay. Za szybko skipuje widzowie, widzicie? I przez to właśnie mogłem przegrać. I teraz tak, mamy tego medyka, ja go ulepszam dalej i ostatni poziom, czwarty, będzie trzeba mu na pewno wbić za chwilę. Bo słuchajcie, na tym poziomie jego zasięg będzie aż tutaj, aż do tego scientisty pierwszego, więc naprawdę ogromny zasięg i wtedy już mamy tak naprawdę luzik. I teraz to, co musicie zrobić, to na pewno, słuchajcie, laser cameraman car kolejny na piąty level. Teraz najważniejszy jest laser cameraman car właśnie i on będzie tutaj najwięcej robił. Przy okazji gdzieś tutaj, jak będziecie mieli więcej kaski, to wtedy wbijacie tego medyka kameramena. Ale tak to na spokojnie, bez autoskipa, po jednym wave'ie sobie ciśniecie. Tutaj ten laser cameraman car, zobaczcie jak bije i dlatego właśnie potrzebujemy też drugiego, żeby ta moc była większa i patrzcie teraz, i oni teraz będą bili o wiele szybciej, no bo Toilet 2.0 już dostaje na łeb, co nie? Więc to jest naprawdę bardzo przyjemny widok i teraz za 4000 powinienem ulepszyć, ale jeszcze gdzieś tutaj, gdzie nie, gdzie co nie, wiecie, tak powolutku sobie ulepszamy kolejnego laser cameraman car stawiamy, tylko tutaj jest taki dziwny róg i tak ciężko jest go troszkę postawić, dobra? Dajmy go, dobra, coś takiego będzie ok. I okej, okay, mamy trzeciego i w tym momencie gdzieś tutaj trzeba tego medyka ulepszyć, więc ja sobie na spokojnie zagram, ulepszę tego medyka, on będzie już wtedy ogarniał, wiecie, co sekundę sobie ze stuna naszych laser camera car wyswobadzał, ale słuchajcie, ja źle ich postawiłem, bo powinienem bardziej tutaj, patrzcie, gdzie ja stoję. Pamiętajcie o tym, żeby postawić ich bardziej do tyłu, bo vacuum toilet tutaj się zatrzymują i przez to, że za blisko ich postawiłem, to teraz będą mnie wciągali. Ja spróbuję to później poprawić, w sensie wiecie, spróbuję tak zrobić, żeby w kolejnych poziomach usunąć ich tu z przodu, dać ich do tyłu, jeżeli będę miał na to kasę. Jeżeli nie, no to już sobie utrudniłem grę przez to, wiecie? I właśnie pamiętajcie, tutaj moje błędy wykorzystujcie. No zobaczcie, to jest za blisko. Tutaj przez to on ich wciąga i wiecie, nie zawsze jest szansa, że ich wciągnie, ale lepiej mieć z tyłu, tak jak ten stoi. Ten stoi dobrze. Ten stoi dobrze, go nie wciągnie. I tak powinni tutaj być w linii, co nie? Tak w tej linii 6, gdzieś mniej więcej zrobimy. A ja troszkę za blisko dałem i przez to teraz będzie mnie to... No będzie mnie dupa bolała, bo tak naprawdę... No słuchajcie, będzie to męczące, że oni będą mnie tam wciągali, zjadali i tak dalej. No i dajmy trzeci laser cameraman car na fulla i teraz medyka możemy spokojnie ulepszyć. Ten ninja cameraman jeszcze tutaj stoi, ale tylko po to, że wiecie, jakby pojawiły się jednostki takie mniejsze, wkurzające, to on ich po prostu rozwali, a my nasze tutaj laser cameraman car zajmą się tymi potężniejszymi jednostkami. Właśnie po to to jest, żeby on rozwalał tych małych, bo on tutaj już wiadomo, on tutaj nic nie robi. My dobrze o tym wiemy, że za dużo już nie robi tą swoją przepychaczką, ale dalej jest bardzo tutaj ceniony do tak, nie wiem, 30 coś wave'a, że wiecie, jednak tutaj stawia opór tym małym toaletom. Teraz go wciągnęli i my mamy czas, żeby po prostu rozwalić te vacuum toilet i dajemy kolejnego wave'a. Muszę zrobić teraz medyka koniecznie, bo zacznie się zaraz bardzo dużo, zobaczcie, leci jeden racket toilet, do tego flying bus toilet w ilości, no, słuchajcie, 5 nawet, więc tutaj musimy po prostu szybciutko zrobić medyka tak, żeby obronił wszystkie nasze jednostki. On tutaj już broni, ale 2 sekundy to jest za dużo. Trzeba go zrobić na sekundę. I po tym wszystkim, dobra, już mamy, patrzcie jaki ma zasięg, przeogromny. Później zrobimy kolejnego medyka, ale na razie robimy jeszcze czwarty tutaj laser cameraman car. Dajmy go gdzieś tutaj bardziej po środku, żeby go nie wciągało, jak widzicie. No i słuchajcie, teraz będzie ok. Czwarty samochodzik i później myślę, że nawet możemy na 24 wave'ie coś takiego postawić pierwszego TV-mana, znaczy Tytana TV-mana, jeżeli macie, a jeżeli macie Tytana Cinemamena, no to Cinemamena. I mniej więcej stawiamy go, powiedzmy tutaj, co nie? To on się tak rozejdzie fajnie. Nie? Gdzieś tutaj mniej więcej między tym scientistem a tym ninja cameramanem, to ja sobie go tutaj stawiam i drugiego stawiam tam, gdzie ninja cameraman, bo później ninja cameramana wywalamy, bo już nie będzie nam po prostu potrzebny, rozumiecie? On już później naprawdę nic nie robi, więc nawet na te małe nie będzie nam przydatny, bo będziemy mieli cinemamana, który smaży wszystko dookoła, prócz glasy toilet oczywiście, pamiętajcie, ale kwestia jest taka, że on i tak zrobi swoje, on zrobi bardzo dużo, więc tutaj na pewno nam to bardzo pomoże. Tego medyka już mamy i mniej więcej, nie powiem wam kiedy dokładnie, bo tak stawiałem sobie różnie,
mniej więcej tutaj za niedługo tego drugiego medyka stawiamy i wtedy już słuchajcie, w momencie kiedy już mamy Tytana Cinemamena oczywiście, ja już go postawię teraz, bo będę chciał pójść w Tytana Cinemamena, ale zanim to jeszcze znowu słuchajcie, trzeba ulepszyć tego Laser Cameraman Car, no wiadomo. I patrzcie, on od razu z tego stuna wyszedł, widzieliście? Ten tutaj miał slipę i dosłownie od razu wyszedł ze stuna i to jest właśnie to, o czym mówię, to jest potężna, niesamowita moc medyka. Medyk jest o wiele lepszy, można mieć ich dwóch, a kamera Reaper Drone to dla mnie taki troszkę useless item za robuxy. Serio, to jest szalone, ale za robuxy item jest gorszy niż medyk cameraman. Znaczy wiadomo, medyk cameraman też jest za robuxy, ale ktoś wam może zgiftować, albo ja na przykład na Discordzie Żabek Berezot, na który zapraszam, bo tam macie na dwa crate'y losowanko, za niedługo się będzie kończył. Wy słuchajcie, koniecznie wejdźcie na kanał losowanie, weźcie udział od rangi, od piątej rangi, czyli musicie pisać na różnych kanałach na moim Discordzie i wbijecie sobie rangę Wicmereza 5 i wtedy możecie brać udział, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, bo niektórzy pytają i mówią, że nie mogą, ale trzeba mieć po prostu poziom. I teraz tak, jak tutaj postawimy, to będzie naprawdę potężny Tytan Cinnamon. I teraz robimy już to ciekawsza rozgrywka się zaczyna. Mamy czterech samochodzików. Dajemy kolejnego medyka tutaj gdzieś tak w międzyczasie po prostu. On sobie obok niego niech stoi i powoli, słuchajcie, to ogarniamy. On na razie go nie robimy, na razie robimy Tytana Cinemamena, bo chcemy mieć naprawdę więcej tych obrażeń takich do smażenia, nie? Potrzebujemy smażenia po prostu czym prędzej, bo zaczynają się już takie potężne Dual Flying Basso Toilet i w ogóle jakieś przepotężne jednostki. W ogóle nawet, słuchajcie, widziałem, że na tym Toilet Haku, albo dobra, nie będę wam spoilerował, ale naprawdę są tutaj takie skibidi toilet, że wam po prostu, no nie wiem, oczy wyjdą. Zobaczycie, jakie są naprawdę szalone jednostki do pokonania. To, co ja musiałem pokonać, to jest naprawdę, ta mapka jest trudna, ale 1200 coinów za wygraną z coin game passem, double coin game passem, więc polecam wam kupić tego game passa, tym bardziej, że on jest za 99 robux, naprawdę. Jeżeli o mnie chodzi, to ten game pass jest po prostu niesamowity. No, no i tyle, no jest niesamowity. I teraz tak, robimy medyka i powolutku nie raszujecie, na spokojnie tutaj sobie robicie. Wiem, że będzie to długi odcinek, ale wiecie, jak ktoś sobie obejrzy cały, jak obejrzycie do końca, co polecam zrobić, no to oczywiście będziecie wiedzieli totalnie, jak wygrywać z takimi jednostkami. Możecie lekko je podmienić, spróbować sobie, wiecie, tak tą taktyczkę trochę zmienić, bo zawsze warto próbować, jeżeli nie macie tego co ja, ale taki Laser Cameraman Car, no 1% na niego jest. Bardzo łatwo jest go trafić, jeżeli tutaj wam się przyfarci, a no myślę, że na pewno się przyfarci, ja go szybko zdobyłem, więc tutaj powinno to wam pójść. No i w tym momencie mamy takiego Cinemamena, który bije dużo, ale to jeszcze nie jest jego moc, bo musimy mu wbić, słuchajcie, AOE, żeby on dookoła tutaj każdego bił. Nie tam łapą, bo łapą, zobaczcie, no może dużo bije, ale co z tego? To jest pojedynczy atak i jest bardzo, bardzo słaby. No UFO Toilet są wkurzające, bo ciągle stunują, ale słuchajcie, robimy mu trzeci poziom i on teraz zdobędzie smażenie tak zwane. Ja mówię na to po prostu, taki piekarnik się odpali, no i słuchajcie, będzie naprawdę, naprawdę łatwo dla nas. Glasses Toilet oczywiście ich nie rozwali, ale to nam nie przeszkadza. Robimy to i patrzcie, on już teraz smaży. I teraz w tym momencie zaczyna się już naprawdę zabawa taka potężna, bo on bardzo ładnie będzie smażył, ale to jeszcze nie jest to oczywiście, bo no obrażeń nie ma dużo, radius niewielki, no i co sekundę to robi, więc trzeba by go ulepszyć, co nie? No i właśnie to zrobimy, na pewno to zrobimy. I będziemy ulepszali dalej, bo bez problemu jesteśmy w stanie to zrobić. Ja tutaj sobie, słuchajcie, poulepszam teraz Tytana Cinemamena. Dodam jeszcze dwóch Laser Cameraman Car. Tak w międzyczasie musicie tego Cameraman Car tutaj już powoli robić. Ale najważniejsze, żeby zrobić tego Tytana Cinemamena, żeby on smażył, nie? I tego medyka Cameramana drugiego też trzeba ulepszyć. Więc szybciutko go, słuchajcie, ulepszamy. I w tym momencie macie dwóch medyków, czterech ulepszonych Laser Cameraman Car. Ninja tutaj rozwala tych małych. I patrzcie, i teraz Tytan Cinemamen jak smaży. Ten Cinemamen tutaj już zaczyna bardzo ładnie smażyć. Oczywiście to nie jest jeszcze to, bo bardzo mało bije, bo te sekundy, co nie? Co sekundę bije, więc to nie jest jeszcze takie OP. Ale zobaczycie za chwilę, co Tytan Cinemamen robi. Ten mityk jest niesamowity. Ale właśnie tak jak wam mówiłem, jak macie Tytana TVmana, którego łatwiej jest zdobyć, bo jest więcej procent na niego, to też wygracie. Serio, da się też wygrać na luzie. Także tutaj, jak nie macie Cinemamena, to nic straconego. Mamy medyków, słuchajcie, i co sekundę każdy z nich ratuje jakąś postać. Czyli to jest niemalże instant ratowanie, co każdy bobet, nie? Więc w tym bobecie mamy coś takiego, że jak ktokolwiek zestunuje jakąś jednostkę, to
tak naprawdę mamy od razu leczonko tak zwane, nie? Od razu stun nie działa, do widzenia, patrzcie. Tutaj stunują tego Tytana Cinnamona, ja wam pokażę. Ciągle w niego uderzają. Wiadomo, w tego Scientista, no to on jest, on jest taką tarczą dodatkową, nie? On jest poza zasięgiem tego tutaj medyka. Ten drugi, czy ten drugi łapie Tytana Cinnamona? Chyba go łapie, mam nadzieję, bo gdyby nie łapał, to troszkę słabo go postawiłem. Ale nie, no powinien łapać, bo patrzcie. Tutaj mniej więcej go łapie. On po prostu się kręci i tak to wygląda dziwnie. Okej, ulepszamy dalej Tytana Cinnamona. Dajemy kolejnego wave'a. I w momencie, kiedy Dual Rocket Launcher Toilet będzie strzelał tutaj do kogokolwiek z naszych Laser Cameraman Car albo Tytana Cinnamona, no to nie będzie miał szans najmniejszych, bo medycy szybko tutaj zreagują. Mamy dodatkową tarczę z Scientista i tych Scientistów na trzecim poziomie trzymacie i macie to gdzieś, więcej nie robicie, bo nie jest wam to absolutnie potrzebne. Robicie sobie kolejny Laser Cameraman Car i później ulepszacie bardziej Tytana Cinnamona na fulla, czyli na szósty poziom i on już teraz, patrzcie, jak ładnie smaży. On naprawdę bardzo, bardzo ładnie tutaj obrażenia zadaje. Ja sobie to więc zrobię i pokażę wam, jak zaraz usuniemy sobie Ninja Cameramana, bo on już nie będzie nam potrzebny i trzeba będzie zrobić tego Cinnamona na fulla. Więc teraz robię Laser Cameraman Car 5 na fulla i teraz robię tak naprawdę do końca Cinnamona. W tym momencie, widzowie, mamy pierwszego Flamethrower Toilet. To jest naprawdę przepotężna toaleta. Musicie w tym momencie mieć koniecznie już Tytana Cinnamona na levelu 5, dodać sobie nowego Laser Cameraman Car, o czym mówiłem, że łącznie ma być ich 6 i teraz zajmiemy się już tylko ulepszaniem Tytana Cinnamona oraz tworzeniem kolejnych, ponieważ to będzie tutaj teraz najważniejsze i słuchajcie, w momencie, kiedy zarobię 15 tysięcy, to ulepszam tego Tytana i tutaj zabieram Ninja Cameramana, żeby wstawić kolejnego Tytana. Jak macie TV-mana, to moim zdaniem powinniście już teraz nawet usunąć Ninja Cameramana i po prostu wstawiać jak najwięcej tych Tytanów TV-manów. Nie wiem, na przykład takich 5 i 5 powinno dać radę. No nie, musicie to przetestować, bo ja go niestety nie mam. No chętnie bym to sprawdził, jak to też działa z Tytanem TV-manem, ale nie mam go. No tak samo jeszcze poluję na upgrade Tytana Speakermana dalej. No i nie mam farta, no nie mam farta, widzowie, do openingów. Strasznie, strasznie to idzie kiepsko. Także tutaj mamy już 23 minutę. Jakoś długo mi to troszkę idzie. Powiem wam, że wcześniej zrobiłem to szybciej. No ale dobra, może coś tutaj nie po kolei troszkę zrobiłem. Ale słuchajcie, i tak bardzo, bardzo ładnie idzie. Dajemy kolejnego skip wave'a, nie ma co czekać. I teraz już tego Tytana czekam, żeby ulepszyć najbardziej. Najbardziej jestem tutaj chętny go ulepszyć, bo za 15 tysięcy ten radius i cooldown będzie tak potężny, że naprawdę on będzie smażył ich, no tak jak będzie chciał. No nic po prostu się nie przewinie, powiem wam. Nic nie przejdzie. Zobaczcie, już tutaj padają te vacuum toilet. No nie mają najmniejszych szans. Lecą też dual blade toilet i patrzcie, jak oni obrywają od Tytana Cinnamona. Także TV Manem też pewnie to samo zrobicie, tylko musicie postawić ich więcej. Proste. No jakby, wiecie, jest troszkę słabszy, więc trzeba postawić ich więcej. Jak wam brakuje miejsca, to Scientistę nawet usuwacie później. No i stawiacie kolejnego Tytana TV-mana. No bo jednak tej kasy na pewno wam nie zbraknie, bo ja na Cinnamona muszę mieć dużo kasy, a TV-man jest łatwiejszy, Może nie, że łatwiejszy, ale na pewno tańszy w utrzymaniu i w zrobieniu, to na pewno. Więc tak, dajmy autoskipa. Nie, raczej nie. Wiecie, ja w tych wave'ach to już z autoskipa za bardzo nie korzystam. Wolę sam skipnąć, nawet wiecie, sobie szybciej, co nie? Ale sam, bo jak poleci tutaj nagle coś dużo, to będzie lipa, jak mi przypadkiem autoskip włączy kolejną falę jakąś szaloną. Mamy Flying Basso Toilet, okej, to nic specjalnego. Patrzcie, co Tytan z nimi robi. On ich zesmaża po prostu tutaj, zanim podjadą. Także naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Oczywiście Glasses Toilet, no nie do ruszenia, niestety. I w tym momencie dałbym nawet skipa, bo ulepszymy zaraz Tytana Cinnamona i zobaczycie, co się stanie. Patrzcie, to jest bardzo dużo Skibidi Toilet. Zobaczcie, przeróżnych, przepotężnych. I teraz Cinnamon. I patrzcie, jak on smaży, nie? Zobaczcie to. Ma stuny, ale co chwilę z niego schodzą, bo dosłownie medycy dwa idą, ciągle go tutaj, wiecie, naprawiają. Oczywiście, jak tutaj strzelają ogromną ilością tych rakiet, no to będzie mu ciężko, ale teraz zabieramy tego ninja i słuchajcie, tutaj mniej więcej gdzieś tutaj sobie stawiamy tego Cinnamona drugiego i ulepszamy jak najszybciej się da, oczywiście. On będzie dodatkowo tutaj przyjmował te rakietki, ale to dobrze, bo ten będzie smażył, także spoko, wiecie, o co chodzi. Tutaj bardzo spoko to działa, ulepszamy dalej i czym prędzej robimy kolejnego Tytana Cinnamona na fulla, na full upgrade po prostu, no i później robicie w sobie trzeciego i to jest tyle. Jeżeli chodzi o TV Mana, Tytana, no to już pewnie byście tutaj robili czwartego albo piątego, tak mi się wydaje. No czwartego, bo piątego to chyba przesadzam. To już chyba przesadzam. Dajmy skip wave'a. I zobaczcie, 11 ostatnich wave'ów. Dual Rocket Launcher Toilet. To też jest nowy Skibidi Toilet, którego dodali. No ja teraz sobie poulepszam. Jeszcze jednego postawię na koniec tutaj. Ja sobie stawiam tutaj Cinnamona trzeciego. I tak naprawdę tymi trzema Cinnamonami i 6 Laser Cameraman Car, tutaj wiadomo, medycy, Scientistów wtedy mogę nawet usunąć. Wygrywam już gierkę, nie? Także tak to wygląda. TV Manów, po prostu Tytanów trzeba dać więcej. I powiem wam, że
Najciekawsze, co jest w tym Toilet Hacku, to to, jak dużo tutaj jest nowych Skibidi Toilet. Wiecie, kameramen Hacku, czyli siedziba główna kameramenów, to nie ma zbyt wiele do zaoferowania, bo tam leci ten helikopter Parasite Toilet, leci UFO Toilet, okej, okay, leci G-Man, wiadomo, ale nie lecą jacyś, wiecie, tacy Flamethrower Toilet, nie leci w ogóle, tutaj jest też ten Skull Toilet, ten, wiecie, toksyczny, zaraz zresztą zobaczycie, miałem nie spoilerować, ale nieważne. Naprawdę, naprawdę dużo tego leci i w tym momencie tutaj smażymy, wydaje mi się, że dajemy kolejnego wave'a, nie ma co czekać, kolejny tutaj tytan już na czwarty poziom, jak widzicie, tak jak mówiłem, tak też robię, ulepszam go, Flamethrower Toilet i tu mamy jeszcze chyba, tak, Quad Blade Strider Toilet i ten Strider Toilet to jest właśnie ten, wiecie, z Katadiasz normalnie leci tutaj do nas, ale my sobie z nim poradzimy, mamy Laser Cameraman Car, mamy Tytanów, nie ma problemu, dajemy kolejny wave, myślę, kolejne ulepszenie i level 5 już mamy, więc 6 mu wbijamy temu Tytanowi i na spokojnie wygramy. Patrzcie, tutaj lecą glasy z Toilet, więc mam to gdzieś, możemy sobie już odpalić ten wave, 41, bo 40 został zesmażony. No i teraz to wygląda tak, że scientiści dalej robią zatarcze, oni całe życie robią zatarcze, serio, tak samo jak w odcinkach, jeden dostał i rzucił, wiecie, Pulse Gunna i dał łapkę w górę, a dostał od Tytana Speakermana zarażonego. No i tak, mamy kolejny helikopter Rocket Launcher Toilet, Boss Toaleta, Giant Dual Blade Toilet, bardzo dużo ich leci, więc tutaj musimy po prostu na spokojnie sobie te wave'y zagrać, ale patrzcie jak są smażeni, oni nawet nie mogą wejść, stunują tych Tytanów. Ale oni zaraz się odradzają, w sensie zaraz ten stun im schodzi, to jest niesamowite jak bardzo medycy są OP, zobaczcie, tych dwóch medyków robi całą gierkę tak naprawdę. Jeżeli chodzi o drona, wiecie, że grałem z dronem i tam naprawdę nie mogłem tego wygrać, no jak miałem drona, to nie mogłem tego przejść, nie wiem dlaczego, ale dron jakoś nie oddawał. Się, wiecie, dron się ładuje do 100%, 10% zużywa na zlikwidowanie stuna, ładuje 4 energii co chyba pół sekundy, jak jest na maksa ulepszony, albo nawet szybciej, ale mimo, że szybciej, to wiecie, to się szybko kończy ten dron i nie można ich dwóch postawić, tylko jednego i to jest właśnie chyba największym problemem tego drona i to, że jest useless, że może być tylko jeden, medyków może być dwóch, a dron jeden i słuchajcie, medycy mają bardzo podobny zasięg jak ten dron. Dron może ma 10 jednostek więcej, nie pamiętam, nie powiem wam, ale naprawdę, no lekko więcej, ale i tak medycy lepiej dają sobie radę, bo jest ich dwóch i szybciej, wiecie, tym młoteczkiem stukają i ich leczą, bo naprawdę, te dwa takie uderzenia na sekundę są lepsze niż takie 10% zużycia z drona właśnie co chwilę, bo naprawdę później bardzo dużo stunują te jednostki z Skibidi Toilet, także trzeba, no lepiej mieć medyków. Bo mówię wam, po prostu lepiej mieć medyków. Nie grajcie pod drona, chyba że ktoś umie, ale raczej wydaje mi się, że medyk bardziej oddaje. No i w tym momencie robimy sobie kolejnego Tytana na maksa i teraz będą już po prostu tak smażyli, że to jest niesamowite. Patrzcie to, Toxic Skull Toilet. To jest ten nowy, on tutaj takim płomieniem wali, wiecie, toksycznym, fuj, taki paskudny jest. Ma 900 milionów HP, tak? Dobrze to czytam? 900 milionów czy 900 tysięcy? Już nie wiem, nawet widzowie, wszystko mi się tutaj rusza. Nieważne, lecimy dalej. Się, za dużo tego jest. I teraz ostatniego Tytana Cinnamona stawiam gdzieś tutaj na początku, robię go na fulla. Dobra widzowie, i mamy 46 wave i zobaczcie to, ja wam to muszę pokazać, to jeszcze tutaj nie był nigdy, to zobaczcie, leci zainfekowany Tytan Speakerman. On normalnie idzie tutaj po linii i chce nas zaatakować. No niestety ten tutaj Tytan nie ma już pomocy medyków, więc powinienem go tak naprawdę nawet wstawić tutaj, żeby medyk go leczył, ale nieważne, ja sobie go tutaj tak kładę i widzicie, i tak da się wygrać. Tytan Speakerman zarażony, rozwalony, no i słuchajcie, bardzo łatwiutko. Powinienem dać, wiecie gdzie? Gdzieś mniej więcej, nawet tutaj trzeciego, bo tak naprawdę medycy by go tutaj leczyli, a ten tutaj dostaje, ale nie zawsze jak widzicie, bo generalnie Skibidi Toilet, które stunują, przeważnie zaczynają stunować gdzieś tutaj, nie? Gdzieś tutaj, no i to mamy czas na to, żeby po prostu mając go bardzo blisko tego wejścia Skibidi Toilet i tak zdążymy ich usmażyć zanim cokolwiek zrobią, także zobaczcie jak to leci, to naprawdę jest przepotężne, więc tutaj niby źle zrobiłem, ale w sumie to nie zmienia jakoś bardzo tego wszystkiego. I słuchajcie, jeżeli chodzi o boss toalety, to sobie tutaj przelecą, ok, my sobie możemy nawet zeskipować, bo tutaj już nie ma sensu czekać. I mamy już prawie przedostatni wave, zobaczcie, mamy przedostatni, jak to się mówi, normalnie, lecimy. Za 15 tysięcy zrobimy zaraz kolejnego tutaj, kolejną ulepszonko, chociaż mówię, powinienem go postawić tutaj, żeby nie był stunowany, ale ja chcę wygrać szybciej, więc cyk i lecimy. I słuchajcie, teraz mam już wszystko, co chciałem. Mogę teraz tak naprawdę, nie wiem, dodać na przykład Laser Cameraman Car jeszcze jeden, mogę, słuchajcie, a nie, nie mogę, bo już mam fulla.
bez kitu. Czyli tutaj w tym momencie, jakbyście byli i mielibyście trzech tytanów TV-menów, bo na przykład nie macie Cinemamena, no więc potrzebujecie więcej tytanów TV-menów, to zabieracie Scientista jakiegoś, później kolejnego, wiecie, pojedynczo. Jednego zabieracie, stawiacie nowego tytana. Zabieracie kolejnego Scientista, stawiacie tytana. Więc mniej więcej coś takiego, nie? Żebyście mieli po prostu na to wszystko czas i żeby dawali wam inni kaskę, żeby nie zabrać w ogóle wszystkich od razu, bo oni jednak dają wam sporo kasy. To jest 200, no słuchajcie, z każdego macie łącznie 800 co wave'a, także musicie uważać, żeby za szybko tego nie zabrać. I patrzcie, leci Glitch Toilet! Patrzcie, jaki cwady, normalnie tutaj. Burak jeden leci. Dobra, lecimy z nim, widzowie, lecimy. Infected Titan Speakerman. I patrzcie, ten Glitch Toilet tutaj oczywiście stunuje, patrzcie jak on lata. On próbuje ciągle stunować tego Tytana, ale my mamy tylu medyków. No tylu medyków. No medycy są tak OP, że po prostu wygrywamy i tyle. Dobra, dajemy kolejnego, ostatniego, widzowie, wave'a. Drugi krejcik będzie mój, patrzcie to. W tym momencie leci Triple Flying Jetpack Toilet. Zobaczcie, jak zasuwa tutaj cwaniaczek. Triplu. Normalnie, triplu leci, tripla głowa. I teraz tak, quad Blade Strider, Strider Toilet. Czemu ja Strider mówię? To brzmi trochę kupsko. Dobra, w każdym razie, widzowie, już nie potrafię mówić, za dużo tego jest. I słuchajcie, ostatni chyba leci tutaj taki zmutowany. Tak, dokładnie, patrzcie to. Jetpack Mutant Toilet. Normalnie, przepotężna, zmutowana toaletuwa. No to jest już naprawdę, naprawdę szalone. I ten Tytan Speakerman, nie wiem w sumie jak bije, on pewnie też stunuje, tam wszyscy stunują, powiem wam na koniec. Mamy bossa toalety 3-0, no i w tym momencie mógłbym Scientista zabrać i dać tak naprawdę tego czwartego nawet Tytana Cinemamena, bo kto mi zabroni? Nikt mi, widzowie, nie zabroni, mogę sobie ulepszyć. Oczywiście nie zdążę go ulepszyć na fulla, bo już będzie koniec gierki, także tutaj go po prostu postawiłem na czwartym poziomie, zawsze to jakaś pomoc. No i zobaczcie, bez problemu Jetpack Mutant Toilet właśnie pada, Toxic Skull Toilet też padnie, no i mamy wygraną tak naprawdę gierkę. Co ja już nie... Sorki, widzowie, nie mogę mówić, już tak długo gadam. Masakra. I mamy krejta, mamy 1200 coinów i kolejnego krejcika. Nice, po prostu niesamowite zagranie. Także polecam wam grać w ten sposób. Pokazałem wam, obiecałem wam, że przejdę. No to przeszedłem Toilet Hacku. Proszę bardzo, na żywo, na nagraniu. Udało się. I teraz otwórzmy jeszcze może... A nie, nie ma. Nie ma Tytana Speakermana. To nie otwieram. To idę zbierać dalej. Dzięki za obejrzonko. Siemano.